Piękni i młodzi to goście specjalni naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Rzadko zdarza się, że nasze studio odwiedzają, chciałoby się powiedzieć, zawodowi muzycy. Opowiedzcie trochę sobie o swojej pasji związanej z muzyką. Magda, może na początek. To znaczy u mnie to bardziej pasja, bo ja niestety nie udało mi się skończyć żadnej szkoły muzycznej. Raczej jestem takim samoukiem, ale mam nadzieję, że wychodzi to całkiem nieźle. Przynajmniej myślę, że wyrobiłam sobie swoją taką charakterystykę, swój głos. Nie jest kopiowany przez, nie wiem, wzorowany się na kimś. Także no, mam nadzieję, że cały urok właśnie w tym tkwi. Magdo, pewnie nasi telewidzowie do końca nie wiedzą, ale kochasz dzieci, organizujesz dla nich cały szereg spotkań, prawda? Tak, do tej pory oczywiście zdarzało się, że bardzo często prowadziłam takie spotkania z dziećmi. Byłam taką animatorką czasu wolnego dla dzieci. Dawid niestety i Daniel za bardzo cierpliwości do tego nie mieli, więc wszystko spadło na mnie. No i tak to wyglądało wcześniej. Animatorką czasu wolnego dla Dawida jesteś już od kilku lat, z tego co wiem. Tak, dokładnie już jesteśmy razem. W grudniu minęło 4 lata po tym, jak zawarliśmy związek małżeński, także no już trochę się ze sobą łączymy, porykamy. Tyle, Magda, a czym na co dzień zajmują się panowie i jakie muzyczne uczelnie pokończyli już niebawem? Przed kilkoma chwilami to Magda opowiadała o tym, że muzyka i zabawa z najmłodszymi to jej wielka pasja. Czym w takim razie zajmują się panowie? Znaczy tak, czym się zajmują? Ja obecnie studiuję, kończę, staram się skończyć inżynierkę, zobaczymy jak to będzie. W lutym mam obronę, mam nadzieję, że jakoś wyjdzie to w miarę. Trzymamy kciuki oczywiście. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę trzeba. Czym się zajmuję? Jeśli chodzi o muzykę, skończyłem szkołę muzyczną. Otarłem się o jakieś tam kursy włodzirejskie, które były mi potrzebne jakiś czas temu, a myślę, że tak za bardzo, jeśli chodzi o jakieś wykształcenie muzyczne, to nie wiem, myślę, że raczej w trójkę jesteśmy takimi samoukami. Dawid troszeczkę tam... No ja liznąłem troszeczkę tam. Ja znaczy nie ukończyłem, ale studiowałem przez 2 lata na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Wcześniej żadnej szkoły muzycznej nie skończyłem. Właściwie przez rok musiałem się zaszyć troszeczkę w domu, żeby bardzo dużo ćwiczyć, żeby się na te studia dostać, bo tam wiadomo, egzaminy i tak dalej, ale udało się. Spora część aktorów, znakomitych aktorów, nigdy nie ukończyła szkoły teatralnej. Niech to będzie waszym przesłaniem. Może dlatego są tacy świetni. Co w takim razie wyróżnia was od pozostałych zespołów, którzy także grają muzykę rozrywkową? Wiesz co, na pewno wyróżnia nas nasz styl, który no, troszeczkę narzuciliśmy, jeżeli chodzi o te ostatnie utwory. No i na razie w tym stylu będziemy się starali robić, będziemy starali się brnąć jakby w tym kierunku. Myślę, że wyróżnia nas też nasz wiek. Bo jesteśmy no dość, myślę, że młodzi, aczkolwiek no, są też młodzi. No i wyróżnia nas nazwa. Nie wiem, czy moje zdanie utwierdzicie w przekonaniu, ale rzeczywiście jesteście bardzo młodzi. Rozmawiamy bardzo za kilka chwil. Świąteczny czas 2013 roku i ostatnie dni tego okresu są już za nami. Ciekaw jestem, jaki będzie rok 2014 dla zespołu pięknych i młodych. Jest nas trójka, nie wiem kto ma mówić. To może ja powiem. No przede wszystkim ciężka praca nas czeka, bo tutaj jednak cały czas musimy pracować nad materiałem. Chcemy wydać swoją płytę, ale chcemy, żeby ona była tak naprawdę dopracowana i dopięta na ostatni guzik, żeby nasi odbiorcy byli jak najbardziej zadowoleni i z uśmiechem patrzyli na tę płytę i słuchali przede wszystkim. Także ciężka praca przede wszystkim. Na pewno ukaże się już niebawem jakiś klip od nas. Z taką nowością mam nadzieję, że zaskoczymy was, bo to będzie coś ciekawego w naszym wykonaniu, ale nie zdradzimy na razie, co to będzie. Także na tym się skupiamy. Grupa Piękni Młodzi po raz pierwszy w studiu Muzycznego Relaksu. Mam nadzieję jednak, że nie po raz ostatni, ale jeszcze jedna dobra informacja. Nie rozstajemy się, zostajemy razem do końca programu.